Cześć kochani, to jest chyba jedna z najpiękniejszych kolekcji w Action, jaka się w ostatnimi czasy pojawiła i jest najwięcej nowości, na które Was dzisiaj muszę zaprosić. Także w tą pochmurną i chłodną niedzielę róbcie sobie kawkę, herbatkę i zapraszam Was ze mną na przegląd. Pojawi się wiele dekoracji, wiele takich przydatnych pojemników, różnego rodzaju tace, organizery, czy na przykład zajrzymy też na dział łazienkowy. Także jeśli macie ochotę, no to zapraszam. W pierwszej kolejności są takie pudełeczka, zobaczcie, dziwne, które wyglądają troszkę jak takie mini miasteczko, tak mi się przynajmniej kojarzą, te szafeczki takie półokrągłe, wiecie, z takim oldschoolowym stylem. Są dostępne w kolorze białym albo beżowym. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Pojemnik kupicie za 28 zł. Kolejną nowością są tace. Są naprawdę sporej wielkości, dostępne są dwa warianty, złoty albo matowy beżowy. Zobaczcie, po bokach mają takie urocze uchwyty w postaci kółek. Średnica tacy to 37 cm i kupicie ją za 35 zł. To jest chyba hit wszystkich ostatnich nowości. Te domki są przeurocze. U mnie zostały dwie ostatnie sztuki. Wiem, że na grupach facebookowych robią totalną furorę. I taki ceramiczny domek kosztuje niecałe 9 zł. W dziale z kwiatami kupicie już też czerwone i białe gwiazdy betlejemskie. Mają naprawdę bardzo bogate te ukwiecenie, włącznie z tymi listkami. Do tego bardzo ładną doniczkę, taką prążkowaną, żeberkową i kosztują 18 zł. Nowości na dziale kuchennym są też takie bardzo ładne miseczki, które mi przynajmniej przypominają taką muszelkę. Albo po prostu no miseczki takie, wiecie, w stylu vintage. Naprawdę są ciekawe, do tego dostępne są różne kolory. Miseczkę kupicie za niecałe 9 zł. Odwrócicie się na drugą stronę, to tutaj pojawiły się takie małe, grające karuzele dla dzieci. Powiem wam, że są przeurocze, naprawdę w dziecięcym pokoju dodadzą zdecydowanie takiej przytulności, jeśli można to tak dziwnie nazwać. Dostępne są różne kolory i taka karuzela na przykład kosztuje 25 zł. Kolejna ciekawa rzecz to są takie obrazy, które też poniekąd mogą troszkę wytłumić pomieszczenie. Są to obrazy z takim, zobaczcie, haftowanym nadrukiem w postaci listka i jest tylko jeden dostępny wariant. $44. Z działu łazienkowego znowu pojawiły się te bambusowe mydelniczki, które posiadają wkład, zobaczcie, metalowy. One się tak pojawiają i znikają, kosztują 7 zł. Ze szkła reaktywnego pojawiły się też kubeczki na szczoteczki i dostępne są takie białe albo po prostu niebieskie. $8. Skoro już jesteśmy na dziale łazienkowym, to pokażę Wam też nowe zasłony. Tutaj są dostępne takie zielone w liście, bardzo ładnie się prezentują, do tego fajnie jest, jeśli one dodadzą troszkę, wiecie, takiego ożywienia w łazience, także jeśli macie mało zieleni, to Wam taką polecam właśnie. Tutaj natomiast jest już taka bardziej stonowana, kosztują 12 zł. To, co mi się też bardzo spodobało teraz w Action, to te ceramiczne jabłuszka. One są takie metaliczne do tego. Zobaczcie, jak one się pięknie prezentują. Mają średnicę 6 cm i tutaj kupicie też właśnie różne kolory.
7,50. Na nowość to zestaw 7 świec do czakry, także jeśli lubicie takie rzeczy. Ja się pierwszy raz ogólnie z tym spotkałam w Action, teraz jak się pojawiły takie świece, nawet jakoś nie przychodziły mi nigdy do głowy. I tutaj taki zestaw świec na przykład kupicie za 30 zł. Co mi się też bardzo podoba, to zobaczcie te zestawy tych podgrzewaczy, tych świeczników na podgrzewacze, takich stojaków z tą tacą. Pięknie to wygląda, do tego są takie przecierane, super. 20 zł. Z kolekcji świątecznej pojawiły się nowe kubeczki. Są one takie dość mniejsze od tych, które tutaj obok stoją. Są też dostępne różne wzory i kolory. Kubeczek kosztuje 4,50. Kupicie też luksusowe dyfuzory zapachowe. Ich pojemność to 500 ml, więc są naprawdę spore. Tutaj jest na przykład zapach świeżej bawełny albo wanilii za 40 zł. Tutaj tuż obok kupicie też bieżniki 40 na 140 cm. To są takie bieżniki świąteczne i dostępne są zielone, białe, czerwone. Już Wam wszystko pokazuję. Bieżnik kosztuje 14 zł. Natomiast u góry są pudełeczka prezentowe. Wszystkie ceny tych pudełeczek oscylują tutaj w granicach 9-10 zł. Zobaczcie, jakie ładne torebeczki, świetne dla dzieci czy na jakiś prezent w postaci takich domków świątecznych. Jeden ten, który teraz pokazuję, kosztuje 6,80, a ten obok jest za 4,40. W działu dla zwierząt pojawiły się takie zabaweczki i też można powiedzieć, że są takie trochę świąteczne, także jeśli chcecie sprawić prezent swojemu zwierzakowi, to z pewnością mu się to spodoba. Kosztują 15 zł. I kalendarze adwentowe. To też wiem, że często kupujecie swoim psiakom. Psiakom są też tutaj dla kotków, więc gdzieś tam u mnie akurat się wyprzedało, ale wiem, że były takowe. 22 zł. Wracając jeszcze na chwilkę na dział łazienkowy, chciałam Wam pokazać nowe dywaniki. Mają wymiar 50 na 80 cm. Dostępne są w takim ładnym wzorze w kolorze białym albo w brązie. No i znowu coś pięknego, czyli takie ceramiczne domki. To są świeczniki, do którego wsadzacie podgrzewacz. No są po prostu obłędne. Jest tutaj, jak widzicie, wiele kolorów. Złote tace, świetne, słuchajcie, ten grawer, ten cały wzór prezentują się bardzo stylowo i naprawdę są efektowne. Sama średnica 34 cm i kosztuje 18 zł. Kolejna nowość to takie małe miseczki do pieczenia. Tutaj zobaczcie, są albo niebieskie, albo białe, albo w kolorze takiego brudnego brązu.
One kosztują 4 zł, są przeurocze, takie żeberkowe. Możecie je zastosować do pieczenia albo do serwowania czegoś po prostu. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się przydał. Uważam, że tu były naprawdę przepiękne rzeczy w tym przeglądzie. Także zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Hej!